Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Gdy miał on lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali go wśród krewnych i znajomych. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając go. Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. A matka jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. Kiedy gubi się dziecko, kochający rodzice przeżywają ogromny dramat. Najgorsze myśli kotłują się w ich głowach. 12 lat dla izraelskiego dziecka to próg dorosłości, to wiek, w którym celebruje się bar mitzwę, kiedy syn rodziców staje się synem przymierza. Scena z dzisiejszej dobrej nowiny nie jest przejawem braku posłuszeństwa Jezusa wobec swoich rodziców, ale profetycznym znakiem, że Jezus jest Synem Boga Ojca. Szukali Go 3 dni. To zapowiedź, że Chrystus ukaże się światu zmartwychwstały 3. dnia po śmierci. Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mojego Ojca? To retoryczne pytanie jest kluczowe dla dzisiejszej perykopy. Czy wiem, gdzie szukać Jezusa? Gdzie mogę Go odnaleźć? W tym, co należy do Ojca. Jest taki fragment w Ewangelii, kiedy Jezus prosi o denar i pyta: czyj to wizerunek i czyja własność? Następnie nakazuje oddać Cezarowi to, co do niego należy, a Bogu to, co należy do Boga. A na czym jest wyciśnięty obraz i podobieństwo Boga? Czy nie my należymy do Boga? Jezus chce przebywać w tym, co należy do Jego Ojca. Chce przebywać w świątyniach naszych serc. Odwieczna Boża mądrość, Jezus Chrystus, upatrzył sobie mieszkanie w naszym wnętrzu. Zaprośmy Go do naszych serc. Przygotujmy mieszkanie dla Słowa Bożego w naszych duszach, sercach i umysłach. Niech Jezus zamieszka dziś w nas i pośród nas. On jest Królestwem Boga, Księciem Pokoju i Panem naszego życia.